Dobry wieczór Polsko, Ryszard Makowski. Cały czas jest wieczór 4 czerwca 2018 roku. Cały czas mam przyjemność gościć Andrzeja Gelberga, specjalistę od polskiej polityki, specjalistę od brydża, ale o brydżu już rozmawialiśmy, więc przejdziemy teraz no, do tej polskiej polityki. Pewnie czytujesz taki tygodnik, który tutaj państwu prezentuję, to jest nasz tygodnik sieci. Kiedyś naturalnie. Kiedyś był w sieci, teraz jest sieci prawdy. No i w ramach tych sieci prawdy ujawniamy kulisy skandalu, jak się załatwia polityka. No chodzi tutaj oczywiście o pana posła Stanisława Piętę. Nie wiem, czy śledziłeś ostatnie zawirowania związane właśnie z jego, no chyba romansem z panią, z którą nie powinien romansować. I to tak, no teraz już wiemy, że już, bo tu autor Marek Pyza, pisząc ten artykuł, jeszcze nie wiedział, jak to się zakończy. To dzisiaj już wiemy, że pan poseł Stanisław Pięta został no, usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. Został pozbawiony też członkostwa w komisji Amber Gold jeszcze był członkiem komisji do spraw służb specjalnych. No więc tak troszkę ta sytuacja bardzo przykra jest tak naprawdę, bo jednak no, w tym momencie, kiedy PiS potrzebuje no, jakiejś zwartości szeregów, no udaje się tak te szeregi troszeczkę nadkruszyć. No tak, to znaczy tu jest kilka aspektów i z różnej strony można na tę konkretną sytuację spojrzeć. Moim zdaniem niestety dosyć typowo. Może bym zaczął od tego, że kiedyś w XIX wieku było takie powiedzenie, że nic tak kobiety czy damy nie hańbi jak atrament. Ja bym to dzisiaj rozszerzył i trochę zmienił, że dzisiaj może hańbić internet i nie tylko kobiety, i że trzeba uważać, i zwłaszcza jeżeli się jest osobą publiczną. No zwłaszcza jeśli jest jeszcze właśnie politykiem. No, no więc o tym mówię. Najwyższej półki to z partii, która głosi właśnie i Prawo i Sprawiedliwość i to, żebyśmy przestrzegali wszystkich reguł. No. I dobre obyczaje, tak. No tutaj, znaczy ja myślę, że jak człowiek się nazywa Pięta, to powinien podwójnie uważać, że. Chyba ironizujesz. Nie, no trochę ironizuję. Podwójnie uważać na dziennikarzy śledczych z tabloidów, których może właśnie jego nazwisko i jego brzmienie prowokować do tego, żeby go bardzo uważnie obserwować i brać na celownik. Natomiast no, przecież nie był zmuszony do tego, żeby korespondować w internecie z ową damą, pisząc jednoznacznie to, co pisał. W jaki sposób ci dziennikarze do tego dotarli, tego nie wiem, ale to są pewnie jakieś tam metody. Natomiast no, prawdą jest też, że polityka jest jednym z najsilniejszych afrodyzjaków i to działa w obie strony. Z jednej strony... W jakim sensie? To znaczy, że politycy są bardziej męscy? Nie, bo mężczyźni są znacznie bardziej atrakcyjni dla kobiet, jeżeli posiadają władzę. Tak piszą specjaliści, to nie jest moja opinia. Natomiast z drugą strony mężczyźni, mając taką władzę, mają dostęp do kobiet, o których być może wcześniej nie mogliby nawet marzyć. Poza ich zasięgiem. Natomiast tutaj, dysponując taką władzą, to razem tworzy taką niebezpieczną mieszankę. Jeżeli ktoś wchodzi do polityki, to powinien bardzo uważać na to. No tym bardziej, że no, jeżeli ten pan był w komisji do spraw służb i nie wiedział, z kim się zadaje, no to jest to tym bardziej zagadkowe, bo tutaj no, w naszej gazecie to też są zdjęcia tej pani z panem Patrykiem Jakim, zdjęcia z prezydentem Andrzejem Dudą, także widać, że ta pani miała tak zwany ciąg na polityków dosyć taki poważny. No, oczywiście trudno mieć do niej o to pretensje, bo każdy tak może robić, co chce, jeżeli nie przekracza oczywiście jakichś pewnych reguł, a to, że się pani, nawet dokładnie nie pamiętam, jak ta pani się nazywała, bo aż tak się w to nie wgłębiałem, że ta pani no, miała ten chęć właśnie obcowania z politykami, tak jak mówisz, którzy stanowią być może pewną atrakcję ze względu na to, że są takimi mocarzami, przywódcami, władczy. Jak powiem, że będziesz pracowała w Orlenie, to będziesz pracowała w Orlenie. Więc może tak znaczy. Młodsi nasi słuchacze nie mogą tego pamiętać, ale już w III Rzeczpospolitej jakieś 20 lat temu była bardzo głośna historia z panią Anastazją. Poznałem nawet panią Anastazję. Poznałeś, tak? Czy rzeczywiście była taka urodziwa? Nie wypada mi się wypowiadać. Dobrze, no ale w każdym razie tam to dotyczyło w ogóle polityków znacznie wyższej półki niż pana Pięty. Pamiętamy, książka nawet wyszła
w której ona właśnie opowiadała o swoich relacjach i kontaktach z politykami. Tam nawet już nie będę też wymieniał nazwiska, bo tę książkę kiedyś przeczytałem, że który polityk ma nieświeży oddech i takie tam były tam różne szczegóły, ale no to były takie... Leszek Miller miał u tej pani bardzo wysokie oceny. No tak, podobno to za tą książkę stał Jerzy Urban, no więc, tak. Więc trudno, żeby Leszek Miller nie wypadł tam dobrze. Natomiast Aleksander Kwaśniewski, z tego co pamiętam, raczej tak kiepsko, sobie. Tak, raczej tak sobie. Więc widać jakoś, no nie wiem, czy nie zdążył się jeszcze napić z tym, z kim trzeba, żeby przed pisaniem tej książki, no ale my sobie tak trochę to ironizujemy. Natomiast sprawa no jednak jest poważna, bo tak jak tutaj mówiłem, PiS walczy teraz trochę o ten wizerunek i każda taka cegiełka, która gdzieś tam wypada, no jednak powoduje to, że... Bo na czym polega ta działalność naszej opozycji? Żeby pokazać, że ta władza jest taka sama jak poprzednie. Tylko pieniądze byście chcieli, tylko byście chcieli tam na te kobiety się rzucać, tylko byście chcieli to romansować. I to no niestety, no będąc... No gdzieś tam jednak mimo wszystko ważnym politykiem PiS, jeżeli jest się w tych komisjach, no tak się zachować, no to chyba troszkę jest mało odpowiedzialne, prawda? Znaczy, ja bym jednak chciał zwrócić uwagę, no bo jak gdyby słabość zachowań ludzkich nie ma barwy partyjnej. I ona, tacy ludzie, którzy gdzieś tam zaczynają się zachowywać nie do końca w porządku, to oni się wszędzie znajdą. Natomiast no istotne, ale ja skończę, tobą, dobrze? Tak? Otóż istotne jest, w jaki sposób władze tej formacji się zachowują w stosunku do takich przypadków. A tutaj jest zasadnicza różnica w stosunku do tego, co było w przeszłości. Wtedy to jakoś wygaszano pod dywan, a tutaj nagle wkracza twardy pan prezes i mówi wolno. No tak, to akurat tutaj... I to jest istotne. To jest istotniejsze niż to, że się znalazła jakaś... Tutaj się zgadzam, bo przecież no, jak mieliśmy przykład no, pana Kazimierza Marcinkiewicza, no, który no. W zasadzie no, też nie żył zbyt obyczajnie. Ja oczywiście nie jestem moralistą, bo ja tutaj też tam się nie pcham nigdy na to, żeby być ocenianym za bardzo, ale który był, no to był jednak w TVN, nie, na przykład, no, nobilitowany cały czas nawet. Do dzisiaj jest chętnie zapraszany przez panią Monikę Olejnik. Podobnie zresztą no, mieliśmy sytuację z panem Ryszardem Petru, który cały pucz sejmowy zmarnował, bo poleciał na Maderę i to też no, w oczach kamer wszystkich, no... No, co to dużo być romansował, no, na zdrowie mu to nie wyszło, jak się okazało, no, ale od tych partii się niczego nie wymaga. Ale ja również przypomnę, że jak taka była wyprawa pana Hoffmana, jeszcze z dwoma kumplami pojechali tam i zachowali się nieobyczajnie, a w końcu nic nadzwyczajnego. No, to, ale tam sprawy męskie... Żony się głównie zachowały, zdaje się, w tym samolocie, no w każdym razie... Tak, ale to była innego kalibru sprawa, no. Ale... Innego kalibru, ale skutek był taki, tak, że wylecieli. No. Ja mówię, że nawet w sprawie mniejszego kalibru, tutaj karząca ręka prezesa Kaczyńskiego jest bardzo bezwzględna. Tacy ludzie nie będą w tej formacji. Dla mnie zawsze taka no, dziwaczna i nie wiem, jak o tym nawet, jak to określać, była sytuacja poprzedniego prezydenta Niemiec, pana Joachima Gauka, który w 91 roku zrobił separację z żoną, no i, ale nie rozwiedli się, no i a potem miał znaczy związek z taką dziennikarką, ja to mam zapisane, z niemiecką dziennikarką Danielą Schad. I ta pani została pierwszą damą Niemiec. Więc pan Gauck był nierozwiedziony, ale miał z inną panią, wtedy jako prezydent, występował z inną panią i jakoś to wszyscy w Niemczech zaakceptowali, chociaż oczywiście tam chrześcijańscy politycy uważali, że powinien zrobić jakoś z tym porządek, ale nie zrobił, jakoś to wszyscy przeżyli. No. Natomiast no, rzeczywiście te sprawy są trochę nieporównywalne. No. Nieporównywalne, no a takie rzeczy, no nie, Mitterrand miał przecież wieloletnią przyjaciółkę, mówię o prezydencie Francji, z którą miał potem dorosłą córkę. I dziennikarze, to nie była wielka tajemnica, ale zachowywali wstrzemięźliwość, zostawiali, jak gdyby inna być może taka obyczajowość w stosunku do polityków we Francji. Ale no, no to zresztą też Władimir Putin też jest chyba tak dosyć oficjalnie podejrzewany o to, że ten swój związek małżeński gdzieś tam zakończył, a rozpoczął... Nie, on to o tym publicznie powiedział, że szuka męża dla swojej byłej żony, ona jeszcze była aktualna. No tak, no ale to można było uznać za żart, no ale to, okay. ale to jest jeszcze jeden aspekt tej całej sprawy, no bo tu jest też tak, w pewnym momencie była taka
no, walka pomiędzy dziennikarzami, no bo dziennikarze, no, jednego z tabloidów, tak to nazwijmy, no, ujawnili to. I, no i było tak, że było pewne oburzenie nawet na nich. Ja uważam, że to oburzenie chyba nie było do końca słuszne, no bo tabloidy po to są, no, żeby takie, no, niezaładne rzeczy, a nawet skandale właśnie, no, pokazywać. No. Rolą polityka jest, żeby nie dać... się złapać. No, coś takiego, nazwijmy to po imieniu, żeby nie dać się nakryć. In flagranti. No. Znaczy, dla mnie taka postawa hienia dziennikarzy tabloidów, bo to jest taka postawa, którzy się rzucają jak na świeże mięso na takie sprawy prywatne, które naprawdę niekoniecznie, może ten przypadek pana Pięty, kiedy on deklaruje, że pomoże załatwić jej pracę, przekracza pewne granice, to nie wątpliwie. No z tym, że tego do końca nie wiemy. Ale to właśnie, było. Też do końca nie wiemy i w końcu tej pracy nie dostała, więc w związku z czym toczy się jakaś rozmowa i wchodzą w prywatność tak zupełnie butami, że to jest trochę nie tak. Jeśli to dotyczy takich spraw, jak była sprawa Watergate i dwaj dziennikarze weszli w to jak młot i sprawę wyciągnęli, opisali, no i Nixon musiał się podawać do dymisji. To była sprawa tej rangi, że to przyjmuje z pełnym zrozumieniem, akceptacją, no tak, ale szacunkiem i podziwem. Ale Washington Post nigdy nie był brukowcem. To też i oni się nie zajmowali brukowymi sprawami. A tutaj to plotki, czy aktorka wyszła za mąż, czy nie wyszła, czy się rozstała swoim narzeczonym i szuka następnego. No tak, ale to jest ta codzienność. One same nawet o tym często informują, chcąc w ogóle być cały czas aktualnie i na bieżąco na łamach. Natomiast już wchodzenie tak butami do życia prywatnego ludzi, którym nie zależy na plotkach, to jest pewna przesada. To nie dotyczy akurat tej sprawy pana Pięta, to co powiedziałem. No tak, ale u nas teraz zrobiła się taka sytuacja, że ci dziennikarze, no nazwijmy to z fake mediów, którzy, no akurat ta informacja nie do końca była spreparowana, ale według mnie, no, jest tam sporo informacji spreparowanych, których się, tak jak czasem mówię, żyjemy w kraju wiecznego prima aprilisu, prawda? No więc to oni teraz w zasadzie jeszcze starają się pokazać światu, że te ich fake media, to jest uprawniona forma dziennikarstwa. No, ty jako wieloletni naczelny tygodnika Solidarność uważasz, że to jest rzeczywiście uprawniona forma dziennikarstwa, że walimy, co nam przyjdzie do głowy i tak nam nic praktycznie nie zrobią? Nie uważam tak. Znaczy, ubolewam bardzo nad obniżeniem się standardu zawodu, który jest moim własnym wyborem, moim zawodem. I kiedy kierowałem tygodnikiem Solidarność, przychodzili młodzi dziennikarze, którzy przechodzili pewne szkolenia. To ja, nie tylko ja, no, ale w ogóle staraliśmy się uczyć ich zgoła innego standardu, czyli standardu przyzwoitego dziennikarstwa, opartego na prawdzie, z dobrym warsztatem, z oddzielaniem informacji od opinii. Niektórzy dziennikarze na przykład uważali, że najłatwiejszą rzeczą albo jedną z łatwiejszych jest wywiad. To, co my w tej chwili tutaj toczymy, ale wywiad prasowy. Jeden z trudniejszych gatunków, tak naprawdę. Warto, ja polecałem tym dziennikarzom, którzy mówią, no porozmawiamy, w trakcie rozmowy się zawsze pojawia jakieś nowe pytanie. Wskazywałem mi Oriany Falacci te wywiady, które ona robiła, które były szkołą w ogóle, jak należy robić wywiad, jak należy się do tego przygotować, ile czasu trzeba wcześniej poświęcić i tak dalej, żeby trzeba rozmawiać z swoim partnerem i on musi wiedzieć, że on wie, jego rozmówca wie więcej niż on sądzi o nim. I no. To, a przy okazji w ogóle zasada takiego wywiadu, w którym się partnera, czyli rozmówcę, traktuje w taki sposób, żeby go przeszpilić, żeby go zaatakować, żeby go postawić w sytuacji niezręcznej, niewygodnej, czyli krótko mówiąc, zrobić z niego wała i idiotę i samemu błyszczeć jako taki błyskotliwy, inteligentny dziennikarz, to jest kompletnie w moich kryteriach nie do przyjęcia. No ale właśnie ja zawsze miałem do siebie pretensję, że jak robię wywiad, to zawsze staram się, żeby ta osoba, z którą robię wywiad, wypadła bardzo dobrze, a może czasem wypadałoby rzeczywiście tak troszeczkę, żeby tam, no może tak jakbyś troszeczkę przeszpilić. No, zresztą, no tutaj w studiu też są zastrzeżenia, że ja tak moich gości nie dociskam, że, no, ale to już jest poniedziałek wieczór, już
to nie o to chodzi, żeby kogoś dociskać, o to chodzi, żeby raczej sobie miło porozmawiać, a nawet czasem świat o czymś zawiadomić, a nawet, proszę państwa, można do nas dzwonić, bo ja tak tutaj się zawsze rozgaduję i zapominam przypomnieć, że mamy taki telefon, że można zadzwonić 22 46 34 999, można porozmawiać z moim gościem, panem Andrzejem Gelbergiem, przepraszam bardzo, coś mi się tutaj pronunciation zakalapućkała, no i oczywiście można też ze mną porozmawiać, jeżeli ktoś by chciał powiedzieć mi coś niemiłego, to też jestem na to przygotowany, bo to wiadomo, zawód dziennikarski, teraz bardzo modny jest hejt. Mnie hejt bardzo się podoba, powiem szczerze. Tobie się nie podoba? Podoba tobie się? Tak, uważam, że coś się dzieje, no, że ktoś tam wysila te komórki, żeby tutaj jakieś takie inwektywy, najbardziej takie drastyczne, wsadzić do tego internetu. Ja jestem zwolennikiem. Znaczy, rozumiem, że żartujesz w tej chwili. Trochę tak, trochę nie. Aha, no, znaczy, no, zabiegi, jakich doświadczamy na naszym języku, na polszczyźnie, niszczą ten język. Nastąpiła zapaść semantyczna, słowa zostały oderwane od znaczeń. Znaczy, w tej chwili mędzę jak w ogóle tutaj stary dinozaur, ale naprawdę to jest nieszczęście, że polszczyzna jest w ten sposób zaśmiecana, że w ogóle te faki wchodzą tutaj bez przerwy, te hejty. Zaraz, na Boga, polski jest bardzo bogatym językiem, można wszystko wyrazić. Tu jeszcze wracając do rozmowy w trakcie wywiadu, mówisz o dociskaniu, że sytuacji niewygodnej. Można zadać najtrudniejsze pytanie, naprawdę można je zadać, to wymaga pewnego wysiłku, w sposób uprzejmy i nie stawiający człowieka w sytuacji kłopotliwej, czy on w ogóle sparaliżowany, że go ktoś to od ja może zabić. Spróbuję. Zadać takie pytanie. Bardzo. Czy lubisz jeździć taksówkami? Niespecjalnie. To nie było niewygodne pytanie. Czy rozumiem, że po prostu, ponieważ przyjechała taksówka, że mógł przyjechać tutaj, to no teraz, nie, to nie, to teraz to, już to, mnie nie odwiozą, nie, tak? Nie, to było pytanie, bo przecież byłeś kiedyś prezesem MPT, miejskiego taksówkowego. Do tego zapomniałeś już. Do tego nawiązałeś. No to, no, nie, no okej. Okay. No, ciekawe doświadczenie. Parę lat rzeczywiście kierowałem dosyć dużą firmą i jedną tylko rzecz, którą wyniosłem stamtąd. Przedtem byłem przekonany, że taksówkarz jest człowiekiem, czasami nawet rzuci jakąś tam wiąchę, ale tak jak w piosence Stępulskiego, w ogóle sympatyczny gaduła, w ogóle uroczy człowiek. Moje doświadczenie paroletniej pracy tam i kierowania taką dużą firmą i kontakty z taksówkarzami pokazały, że taki procent zwykłego chamstwa, jaki w ogóle w tym środowisku występowało, łapało mnie za dech. Tak. Próbowałem z tym walczyć to chyba bez dużych sukcesów. To chyba dlatego za bardzo tam nie miałeś dobrej opinii, jeżeli tak. Nie, znaczy niektórzy taksówkarze mnie nie lubili, bo jak on przyszła do mnie kiedyś starsza pani, którą taki taksówkarz potraktował jak zwykły cham, okazało się, że to była pani profesor Uniwersytetu Warszawskiego, przewoziła matkę do szpitala raz na miesiąc na jakieś badania, a ten taksówkarz cały czas dogadywał w trakcie jazdy, a po co w ogóle się wozi takie stare osoby? Ona już w ogóle dawno na cmentarzu powie. Ona przyszła do mnie zapłakana, bo już poczuła się potwornie upokorzona. Ja wezwałem tego taksówkarza i w pół sekundy po prostu wyleciał. No mówię, panie, jak pan w ogóle mógł obrazić, jak się pan zachowywał? No tak, ale tacy taksówkarze raczej pewnie byli po jego stronie, no bo co on takiego powiedział, a tu prezes go wyrzucił za to, że jakąś tam starszą panią zbeształ. Przepraszam, się trochę z tego śmiałem, no ale to rzeczywiście sytuacja komediowa, kiedy, no, kiedy dwie osoby jadą do szpitala, a taksówkarz się zastanawia. Tak już mówi, że lepiej na cmentarz od razu, tak. No nic, proszę państwa, po przerwie porozmawiamy o tym, no, o tych tematach, dla których przede wszystkim zaprosiłem dzisiaj Andrzeja Gelberga, czyli o rocznicach, które dzisiaj przypadają. A teraz reklamy.